U 13 osoby zamieszkałej w rejonie działania suwalskiego sanepidu test potwierdził obecność koronawirusa. To kobieta w sile wieku, mieszkanka miasta, pracownica jednego z suwalskich sklepów. Kobieta przebywa w izolacji domowej, jej mąż oraz dwie osoby pracujące z nią na jednej zmianie są w kwarantannie. Do tej pory z 13 osób zainfekowanych koronawirusem wyzdrowiały 4. Dwóch pacjentów, mężczyzn z aktywnym zakażeniem, leczonych jest w szpitalu. Stan pozostałych 7 osób jest na tyle dobry, że nie wymagają one hospitalizacji. Jak nas poinformowała Elżbieta Bednarko, powiatowy inspektor sanitarny, po stwierdzeniu infekcji u ostatnio zdiagnozowanej kobiety, wymazy pobrano od niej współpracowników i małżonka. Na wyniki testów musimy poczekać.